Tak, bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy briefing prasowy. Chciałbym Państwu przedstawić cały zakres inwestycji, które wprowadzamy do budżetu miasta na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Będę zachęcał radnych, aby głosowali za przyjęciem tych zmian do budżetu miasta. Myślę, że to są zmiany przełomowe, dlatego że wprowadzamy bardzo dużo projektów inwestycyjnych. I dzisiaj o tych projektach chciałbym Państwu pokrótce powiedzieć. Pogrupowaliśmy te projekty inwestycyjne na kilka jakby obszarów. Pierwszy obszar to są drogi, takie strategiczne, które już dzisiaj realizujemy. Mówimy tutaj o trzech drogach, trzech łącznikach tak naprawdę. Mówimy o łączniku ulicy Warińskiego, ulicy Dworcowej. To jest ta droga, na którą miasto uzyskało rekordowe dofinansowanie w wysokości 4 700 000 zł. Ponieważ już jesteśmy po otwarciu kopert i wiemy, że musimy do tej inwestycji dołożyć kolejne 2 miliony i to znajdzie się w tej uchwale budżetowej. A więc będziemy realizowali tą ważną, strategiczną inwestycję. Kolejna inwestycja, która już jest realizowana, to jest łącznik ulicy Składowej i drogi Mazowieckiej w Miszku, która otwiera dla inwestorów kolejnych 15 hektarów terenów inwestycyjnych. Kolejna, tym razem dokumentacja projektowa, właściwie jej aktualizacja, którą musimy wykonać, to jest kontynuacja tej inwestycji prowadzonej na ulicy Dworcowej od ulicy Warińskiego w kierunku zajezdni MZK. Jak udałoby nam się zrealizować tę inwestycję, to ten łącznik zyskuje jeszcze większe znaczenie, dlatego że ruch rozprowadza się po ulicy Rapackiego, która jest już w tej chwili wyremontowana, ale także płynie w kierunku ulicy Dworcowej i dalej w kierunku Włodka. Wprowadzamy także do projektu tego budżetu cały program inwestycyjny modernizacji chodników, ciągów też rowerowych, jak i zatok autobusowych. Na tą pozycję przeznaczamy w budżecie, chcielibyśmy przeznaczyć 500 000 zł. Jest to zdecydowanie więcej niż do tej pory. Jest to wzrost 10-krotny tego, co było dotychczas w budżecie, a więc daje to szansę na zrealizowanie wielu ważnych, małych, ale potrzebnych blisko mieszkańców inwestycji. Kolejna działka to są sprawy związane z edukacją. Wprowadzamy kilka zadań właśnie takich inwestycyjnych związanych z edukacją. To jest wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją w WTZ-cie. To jest kwota około 300 000 zł. Jak Państwo wiecie, WTZ-y doskonale w Grudziądzu funkcjonują. Obiekt, który udało nam się pozyskać od marszałka, w tej chwili pięknieje. Stara kotłownia zamieniła się w salę wykładową, ale musimy tam poczynić dalsze inwestycje, między innymi właśnie ocieplenie i zabezpieczenie dachu. Podobna inwestycja została zaplanowana w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na kwotę około 500 000 zł. Tak jak Państwo wiecie, niestety tam spadają dachówki z tego obiektu, który jest położony przy ciągu chodników, więc jest to niebezpieczne i nie tylko, że niebezpieczne, ale też ten remont był odkładany przez wiele lat, w związku z tym podjąłem decyzję, aby wprowadzić to do właśnie tej zmiany budżetowej. Kolejna, myślę, że ważna informacja dla mieszkańców Szczemięcina, ale nie tylko, wprowadzamy zadanie polegające na budowie tak zwanego delfinka, czyli pływalni przyszkolnej przy Zespole Szkół na osiedlu Szczemięcin. Jak Państwo pewnie pamiętacie, ale tam miał już dawno, dawno temu powstać tego typu pływalnia. Wręcz były zbierane środki przez rodziców kilkadziesiąt lat temu. Z tej inwestycji nic nie wyszło. W tej chwili chcielibyśmy przystąpić do projektowania tak, aby mieć gotową dokumentację, aby móc wystąpić o pozyskanie środków zewnętrznych na zrealizowanie tej inwestycji. Kolejna inwestycja w edukację to jest dokumentacja dla willi Wiktoriusa, a tak naprawdę dla siedziby
przyszłe siedziby szkół czy liceum plastycznego. Wykonaliśmy już dokumentację taką koncepcyjną. Wiemy, że te pracownie tego zespołu szkół plastycznych tam się pomieszczą. No w tej chwili musimy pozyskać, zrobić pełną dokumentację, tak aby zabiegać o środki zewnętrzne. Wystąpiłem już z odpowiednim pismem i do ministra kultury, i do ministra edukacji i szkolnictwa wyższego. Będziemy zabiegać tutaj o środki zewnętrzne. Dbamy też o rekreację i jak Państwo wiecie, ulica Południowa, właśnie tutaj od Rudnika, czyli od tego wjazdu do naszego ośrodka w kierunku ulicy Miłoleśnej, znajduje się na tak zwanej liście rezerwowej, ale wprowadzamy ten, pomimo że to jest lista rezerwowa, wprowadzamy tą inwestycję do projektu budżetu na kwotę 5 milionów złotych. To jest ważna inwestycja. Ona jest strategiczna pod wieloma względami. Po pierwsze, wraz z tą drogą budujemy bezpieczną ścieżkę rowerową, która doprowadza do terenów rekreacyjnych. W przyszłości chcielibyśmy wybudować taką samą bezpieczną ścieżkę rowerową od strony Żądza. Ale też, co jest ważne, bardzo ważne, jest to element bardzo strategicznej układu drogowego łączącego, doprowadzającego do szpitala ruch samochodowy, a więc tworzymy alternatywny, ważny dojazd do szpitala, skracając tym samym drogę od węzła autostradowego. Kontynuując te inwestycje w Rudniku, zaplanowaliśmy środki, one zostały ujęte też w tym projekcie tej uchwały budżetowej, na remont, modernizację parkingu. Tego parkingu, na zapleczu którego się znajdujemy. To jest parking, który obsługuje nasz ośrodek, on jest oblegany, jest w katastrofalnym stanie, w związku z tym taka decyzja. Jednocześnie w ramach tej inwestycji, której kwota, wartość jest określona na 1,5 miliona złotych, zostanie wybudowany fragment ścieżki rowerowej doprowadzającej do planowanego ronda. I dalej będzie to połączone z bezpieczną ścieżką rowerową w kierunku ulicy Miłoleśnej. Z drobniejszych, ale myślę, że ważnych, poprawiających też estetykę tego miejsca, będziemy remontowali ogrodzenie ośrodka w Rudniku, tak aby to kompleksowo poprawić tutaj tą jakość naszego właściwie perełki, jaką jest właśnie ten ośrodek. Chcemy, aby jeszcze lepiej funkcjonował, przyciągał i co jest cały czas przyciągał nie tylko mieszkańców Grudziądza, ale także i turystów. Kolejny jakby obszar to są zabytki, nasza tożsamość. Inwestujemy w zabytki. Jak Państwo wiecie, pozyskaliśmy dość spore środki na modernizację, na renowację murów miejskich, ale to jest kwota 390 tysięcy złotych, rekordowa. Nigdy takich środków nam się w przeszłości nie udało pozyskać, ale chcielibyśmy, aby ten fragment murów wyremontować kompleksowo, to znaczy mówimy o tej górnej części. W związku z tym w tym projekcie uchwały budżetowej dokładamy kolejne kilkaset tysięcy, aby tą część przynajmniej inwestycji zamknąć, wtedy nam do renowacji zostanie dolna część murów. Dalej prace konserwatorskie na relikcie Zamku Krzyżackiego. Tu także pozyskaliśmy 350 tysięcy wsparcia zewnętrznego. W końcu, myślę, że po wielu latach podjęliśmy decyzję, zdecydowałem, aby zmodernizować zamknięte od wielu lat schody na Górę Zamkową. W zeszłym roku wykonaliśmy tam dokumentację. To jest, myślę, ważna też inwestycja z punktu widzenia ruchu turystycznego. To jest naprawdę coraz częściej odwiedzane miejsce. To nie przynosi nam splendoru, aby te schody tak wyglądały i były w takim opłakanym stanie. To jest inwestycja, której wartość jest określana na około 500 000 złotych. Kolejna, bardzo ważna, to jest wykonanie dokumentacji dla tak zwanej
kładki widokowej, ale kładki z dostępem dla osób niepełnosprawnych dla Góry Zamkowej. To jest bardzo ważne. Góra Zamkowa, Klimek, jak Państwu mówię tutaj o Klimku, jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. W związku z pozyskaniem środków na relikt Zamku Krzyżackiego, no, zgodnie z sugestią konserwatora, chcielibyśmy nad tym reliktem przeprowadzić właśnie ten ruch taki pieszy, ale jednocześnie właśnie ruch dla osób niepełnosprawnych, budując taką kładkę, która będzie pełniła jednocześnie funkcję dojazdową, dojścia do Klimka, ale jednocześnie funkcję takiej kładki widokowej. Aby zabiegać skutecznie o środki zewnętrzne na realizację tego projektu, musimy wykonać dokumentację i właśnie środki na tą dokumentację zapisane są też w tym projekcie uchwały budżetowej. I kolejne rzeczy, dbamy oczywiście też o ważne inwestycje bliskie mieszkańców poszczególnych, na poszczególnych osiedlach, w poszczególnych dzielnicach. I tak, aktualizujemy dokumentację ulicy Kościuszki, aby zrealizować tą inwestycję tak bardzo oczekiwaną przez mieszkańców, musimy przystąpić do aktualizacji tej dokumentacji. Także do aktualizacji dokumentacji ulicy Groblowej, Małogroblowej, ulicy Rybackiej, która też jest w stanie bardzo takim, że tak powiem, opłakanym. Jednocześnie chcielibyśmy w Śródmieściu zrealizować jeszcze dwie inwestycje, na które dzisiaj nie mamy dokumentacji. Mówię tutaj o ulicy Kosynierów Gdyńskich, a także o łączniku ulicy Moniuszki z Centrum Kultury Teatr. To jest taki alternatywny wyjazd z teatru. Myślę, że życie do teatru wróci. To jest krótki fragment, ale myślę, że warty też uporządkowania. Dalej, na Starówce chcielibyśmy, i to jest też ujęte właśnie w tym projekcie budżetu, wykonać dokumentację na ulicę Starego Miasta. To są te takie pozostałości, które nie zostały wcześniej zrewitalizowane. Mówię tutaj o ulicy, fragmencie ulicy Szkolnej, Murowej, Poprzecznej, Mickiewicza, Starolinkowej, Wieżowej. Generalnie są to ulice od ulicy Groblowej w kierunku rynku. Są to małe, drobne fragmenty, ale nie mamy na to dokumentacji, a jednocześnie mamy świadomość, że wykonanie tej dokumentacji, uzyskanie wszystkich uzgodnień, chociażby konserwatorskich, jest to kilkanaście, często miesięcy, a więc jeżeli poważnie chcemy myśleć o realizacji tych inwestycji, to po prostu trzeba je dzisiaj odpowiednio zaprojektować. Dalej, drogi osiedlowe. Wprowadzamy do planu inwestycyjnego i do realizacji wykonanie ulicy Północnej. Dokumentacja została tutaj wykonana przez mieszkańców tej ulicy w ramach tak zwanej inicjatywy lokalnej. Ulica Północna będzie jedną z pierwszych ulic osiedlowych, które po wielu, wielu latach jakby wracamy do modernizacji, a właściwie budowy ulic osiedlowych. Ulica Północna to jest ta na osiedlu Rządz, gdzie miasto myślę, że teraz już kilkanaście lat temu sprzedawało swoje parcele, praktycznie to osiedle już całe zostało zabudowane. Aktualizujemy dokumentację ulicy Kulerskiego i Generała Sosnkowskiego. To jest budowa nowego układu na Rządzu, gdzie Rządz jest jednym wielkim terenem inwestycyjnym, gdzie powstają zarówno budynki naszego GTBS-u, jak i deweloperów grudziąckich. I chcielibyśmy, znaczy to jest jakby oczywistość, że to wymaga wybudowania praktycznie od podstaw nowego układu komunikacyjnego w tej części osiedla Rządz, nowego Rządza. Tworzy to też dostępność do tego osiedla alternatywną od tej, która istnieje dzisiaj. Wykonamy też dokumentację pętli na Rządzu. Tak jak Państwo wiecie, modernizujemy sieć tramwajową, jedną z największych inwestycji w Grudziądzu od wielu, wielu lat. Nie dysponujemy dokumentacją pętli przesiadkowej na osiedlu Rządz, która jest jakby uzupełnieniem tej inwestycji, która dzisiaj jest prowadzona.
W osiedlu Misz, na osiedlu Miszek do projektu budżetu zostały wprowadzone następujące pozycje. Wykonanie dokumentacji na ulicę Malczewskiego ze ścieżką rowerową wraz z fragmentem ulicy Jeziornej. To stanowi alternatywny dojazd do Miszka. Dzisiaj jest ta droga często wykorzystywana przez mieszkańców, niemniej jej stan jest też opłakany. Ulica Tatrzańska, ona nie wchodzi w tej chwili do budżetu, bowiem dokumentacja jest wykonana. Została wykonana już w zeszłym roku, w grudniu. W tej chwili będziemy zabiegać o środki, aby tą ulicę wykonać. Dalej ulica Sportowców, wykonanie dokumentacji i wykonanie dokumentacji dla pętli autobusowej w Miszku. Także myślę, inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców, ale nie tylko, także przez kierowców MZK. Dzięki tej inwestycji poprawi się też zbudujemy odpowiednie zaplecze sanitarne. Dalej kolejne drogi osiedlowe na osiedlu Kuntersztyn. To jest aktualizacja dokumentacji ulicy Kunickiego, Ruchniewicza. Dokumentacja, nazywamy to roboczo, Rondo Warińskiego. To jest skręt do tej nowo budowanej drogi, która będzie tym łącznikiem między ulicą Warińskiego a ulicą Dworcową. I stworzenie kolejnej dokumentacji łącznika ulicy Karabinierów z Łyskowskiego. Droga ta stanie się w przyszłości, w mojej ocenie, drogą strategiczną, bowiem jak Państwo wiecie, Państwowa Straż Pożarna będzie miała tam swoją nową lokalizację. W tej chwili, z tego co wiem, trwają prace związane z dokumentacją, a my czynimy procedurę zamiany gruntów z wojewodą, właśnie aby Państwowa Straż Pożarna mogła pozyskać ten grunt położony na ulicy Łyskowskiego. To jest fragment giełdy. Dalej inwestycje na osiedlu Tarpno, Owczarki. Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej i pętli autobusowej wzdłuż ulicy Dębowej. To jest bardzo niebezpieczny dzisiaj trakt, bardzo uczęszczany, ruchliwy. Stanowi też dojście do szkoły dla dzieci, czy dojazd do szkoły, ale musimy to zaktualizować, aby przystąpić do realizacji. Kolejna ważna inwestycja, która jest pewnym ukoronowaniem wszystkich inwestycji, które poczyniliśmy w ostatnim czasie w Owczarkach. Mówię tutaj o szkole, mówię też o całym zapleczu sportowym, rekreacyjnym, który jest zlokalizowany przy szkole, a także innych obiektach takich edukacyjnych. Jest tam przedszkole, powstaje żłobek, ale jest bardzo niebezpieczne dojście. Nie ma, brak tam kładki dla pieszych w ciągu trynki, dlatego też tutaj konieczność stworzenia dokumentacji, a później wybudowania tej kładki. Kolejna ważna łącznica to jest rozbudowa ulicy Mieszka w kierunku Nowej Wsi, do pętli w Nowej Wsi. Też droga strategiczna, która łączy gminę, a jednocześnie stanowiłaby łącznik gminy z pętlą przesiadkową autobusowo-tramwajową na ulicy Mieszka. I kolejna, ostatnia już w tej dzielnicy, to jest Lipowa wraz z rondem na Padereckiego. To jest podłączenie, to jest wybudowanie łącznika w kierunku nowo powstałej łącznicy Polskiej Strefy Inwestycji. I przechodzimy do kolejnych osiedli, osiedle Lotnisko. Aktualizacja dokumentacji dywizjonu 303 wraz z tak zwanym dojazdem do Poczty Polskiej. Aktualizacja ulicy Rydgiera Skowronkowej, to już o tym mówiłem, to jest strategiczna droga dojazdowa do szpitala. Tu jest dokumentacja, ale trzeba ją zaktualizować. Chcielibyśmy na tą drogę pozyskiwać środki zewnętrzne, bo w naszej ocenie jest to ważna inwestycja z punktu widzenia funkcjonowania szpitala, skrócenia drogi dojazdowej, chociażby z autostrady, czy w przyszłości ze S5. I kolejna mniejsza inwestycja, ale równie ważna, myślę, dla mieszkańców Lotniska, to jest dokończenie ulicy Polskich Skrzydeł od ulicy Ikara do ulicy Kustronia. Osiedle Chełmińskie,
Mówimy tutaj o wykonaniu dokumentacji dwóch ulic, tak zwanych kocich łbów. Zlikwidowaliśmy kocie łby na ulicy Jackowskiego. Na tym osiedlu pozostały jeszcze dokładnie dwie ulice, które mają taki standard. To jest ulica Wawrzyniaka i Tetmajera. Myślę, że one nie przynoszą nikomu chluby, dlatego pomysł czy konieczność też rozwiązania tego problemu, ale trzeba zacząć od dokumentacji. Dalej osiedle Szczemięcin, skończona ulica Jackowskiego, która dokładamy środki na rozliczenie tej inwestycji i wykonanie dokumentacji dla ulicy Wyspiańskiego wraz z ulicą Asnyka, Orzeszkowej, Baczyńskiego, Wągla. Wyspiańskiego jest to kolejny alternatywny dojazd rozprowadzający po tych ulicach jakby poprzecznych, równoległy do ulicy Jackowskiego. To jest bardzo duży front inwestycyjny. Ja myślę, że ten projekt budżetu jest bardzo proinwestycyjny. Pewnie Państwo spytacie, skąd środki na to. To większość środków chcielibyśmy pozyskać ze źródeł zewnętrznych. I tak jest, bo pozyskujemy środki zarówno z Funduszu Dróg Samorządowych. Wcześniej pozyskaliśmy też środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Część środków chociażby na te rzeczy historyczne pozyskaliśmy od marszałka, od ministra kultury. Część środków będzie pochodziła ze zwiększonej sprzedaży nieruchomości, dochodów majątkowych, ponieważ w tym roku mamy dość wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu, a jednocześnie mamy środki zaoszczędzone w budżecie zeszłorocznym. Więc stąd właśnie wyjście z takim programem proinwestycyjnym, myślę, że bardzo oczekiwanym przez mieszkańców, dlatego że to są często drobne, małe inwestycje, ale bardzo ważne z punktu widzenia standardu jakości życia. A bardzo mi zależy i myślę, że nam wszystkim na tym, aby jakość życia, ten codzienna jakość, to po jakich chodnikach chodzimy, jaką ulicą osiedlową dojeżdżamy, w jakich warunkach uczą się nasze dzieci, jest bardzo, bardzo ważne.